Mamy wykład pod tytułem Miód i mleko, posiłek dla ciała i duszy, czyli rozważania o święcie Szawłot. Dziękuję, Dominiko. Tak, zaczniemy od właśnie naszej tradycji odmówić błogosławieństwo przed studiowaniem Tory, przed tym jak zaczniemy studiować, więc przyłączymy się, żeby odmówić razem błogosławieństwo. Zobaczymy jego na ekranie. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Możemy się przyłączyć. Więc Sivan. Na ekranie mamy nazwę miesiąca Sivan, miesiąca, który właśnie się zaczął. Miesiąc Sivan otrzymał swoje imię od nazwy babilońskiej. Trochę wspomnieliśmy o tym, kiedy mówiliśmy o kalendarzu. Mówiliśmy o tym, że większość miesięcy otrzymała swoje nazwy od babilońskich nazw. I prawdopodobnie o tym mówi nam jedna z książek bardzo polecanych, książka Bazman w czasie. Książka, którą napisała pani profesor rabin, pani Dalia Marx. I pisze w swojej książce, że swoje imię Sivan otrzymał od babilońskiego miesiąca Simanu. Czyli nastąpiła zamiana kilku literek, nun na mem, i oznaczała ta nazwa miesiąc cegieł. Dlaczego miesiąc cegieł? Od słowa cegła. Ponieważ właśnie w tym miesiącu były wyrabiane cegły do budowy. Więc nazwę Sivan znajdziemy też w Księdze Estery po raz pierwszy. Możemy się przełączyć, aby zobaczyć. Zostało zapisane pismo, które musiało nam stwierdzać, że Żydzi mogą chronić siebie przed innymi narodami. I w tym piśmie znajdujemy też dawniejszą nazwę. Możemy się przyłączyć do cytatu z Księgi Estery. I widzimy tam, że jest dwie nazwy podane. Przywołano wtedy, to jest w trzecim miesiącu, miesiącu Sivan. Czyli mamy podaną jedną obok drugiej nazwę, którą wiemy z Tanachu, trzeci miesiąc, oraz nazwę miesiąca Sivan. Jest to podane w Księdze Estery na czwartym slajdzie. Dominiko, możemy się przełączyć? Tak. W Księdze Estery, rozdział 8, wiersz 9, Bechodesh ha-shlishi hu chodesh Sivan. Więc weszliśmy powoli do miesiąca Sivan. Święto Szawuot, to jest nasz temat dzisiaj. Szawuot to jest jedno z trzech święt pielgrzymich obok Pesach i Sukot, które nakazuje nam Tora. Przełączymy się i zobaczymy. Księga Wyjścia, rozdział 23, od wierszu 14 do 17. Przełączamy się, Dominiko? Tak. Więc czytamy tutaj, że trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć, będziesz przestrzegał święta prześników, które to święto prześników, o nim już studiowaliśmy, święto Pesach. 7 dni jeść będziesz prześniki, jak cię rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Aviv, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu i niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami i święta żniw. Tutaj święto żniw wydzielone w tekście hebrajskim Hag HaKatzir, święto pierwszych plonów, prac twoich z tego, coś wysiał na polu i święto zbiorów z końcem roku. Święto zbiorów ma się na uwadze święto Sukot, gdy zbierzesz plony twoje z pola. Trzy razy w roku zjawiają się wszyscy mężczyźni twoi przed obliczem Wszechmocnego Pana. Więc Tora nakazuje nam przychodzić do świątyni trzy razy do roku.
w starożytnym Izraelu w czasach istnienia świątyni. A jednak możemy stwierdzać, tak mówią nam naukowcy, że większość ludzi nie mogła tego zrobić. Wielu osób nie mogła pozwolić sobie opuścić swoje domy, swoje gospodarstwa, zwierząt domowych, pola i wyruszyć tak długą drogę, kosztowną drogę oraz niebezpieczną drogę z tak wielką częstotliwością, czyli 3 razy do roku. Możliwie jedynie ci, którzy mieszkali blisko Jerozolimy, mogli sobie pozwolić wykonywać to przykazanie dosłownie. Ale zdaniem niektórych badaczy, wobec większości Żydów w dawnych czasach, przykazanie to było spełniane jedynie raz na całe życie. Podobnie jest to do tradycji muzułmańskiej, do pielgrzymywania do Mekki, które wykonują raz na całe życie. Co jeszcze ciekawego, przełączymy się i zobaczymy prawie ten sam cytat z Księgi Wyjścia, ale tutaj chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na coś innego. Między innym nakaz ten 3 razy w roku zjawiają się wszyscy mężczyźni twoi. Jest wyjątkowym, ponieważ jest to jedno z niewielu przykazań, o którym wprost mówi się, że dotyczy jedynie mężczyzn. Chociaż to pełne rodziny pielgrzymowali, obchodzili święto, mówi się nam często, że członkowie rodziny wykorzystywali tą możliwość, tą okazję, że już idą na świętowanie świąt pielgrzymich, aby złożyć swoje osobiste ofiary, do których byli zobowiązani. Które to są ofiary osobiste? Tora nakazuje nam dużo różnych ofiar, między innymi jako przykład podamy kobieta, która urodziła dziecko, składała ofiarę w świątyni. Więc rodzina, która szła podczas jednego z 3 świąt pielgrzymich do Jerozolimy, mogła wykorzystać tą okazję, aby każdy z członków rodziny złożył też swoją ofiarę. Przełączymy się i zwrócimy uwagę na nazwę świąt pielgrzymich. Regel. Regel po hebrajsku w dniach dzisiejszych oznacza noga. I to jest dosyć logiczne. Regel święty pielgrzymy, kiedy idziemy nogami dosłownie do Jerozolimy, tak to się odbywało. Ale co ciekawe jest, że jeżeli zajrzymy do słownika, no to regel jako noga będzie nam w rodzaju żeńskim, regel jako święty pielgrzymy będzie w rodzaju męskim. I w Torze występuje właśnie szalosz regelim w rodzaju żeńskim, ponieważ mówi się nam o razach. Szalosz pa'amim, szalosz regelim. Ale z czasem już w literaturze Chazal, w literaturze naszych rabinów, w literaturze talmudycznej zobaczymy, że jest zmiana, że mówi się nam o szalosza regelim, w znaczeniu Shlosha Moadim, czyli 3 daty. Więc proszę się nie dziwić, jeżeli ktoś jeden będzie używał Shalosh Regalim, ktoś inny Shlosha Regalim. Przyjęte jest prawidłowo na dzisiaj Shlosha Regalim, ale nie jest tak dużym problemem powiedzieć też Shalosh Regalim. Więc Shabbat różni się od 2 świąt pielgrzymich innych. Przyłączymy się. Pesach, Szawuot, Sukot. Tak mamy tutaj podane. Sukot i Pesach, pierwszy i ostatni, dzielą rok na 2 części. Na 2 pory roku. Na porę deszczu oraz porę posuchy. Jedna z rzeczy, o których bardzo tęsknię, mieszkając w Izraelu, to pory roku. Czyli nieodczuwalna jest prawie pora roku staw jesień i nieodczuwalna jest prawie pora roku
Aviv, czyli wiosna, ponieważ są bardzo krótkie. Więc oba te święta, Pesach i Sukkot, obydwa obchodzone są przez 7 dni. I obydwa te święta zaczynają się w środku miesiąca, kiedy to księżyc jest w pełni. Mam na uwadze miesiąc w Luach Shana Ivri, w kalendarzu żydowskim. Sukkot i Pesach mają specjalne przykazania. Netilat lulav, czyli lulav, wiemy, są to cztery rodzaje roślin, które mamy w Sukkot, i też siedzenie w szałasach jest specjalnym przykazaniem, które jest podane nam w Torze. Pesach z kolei ma przykazanie jedzenia macy, oczywiście powstrzymanie się od chamecu, i też Vehigadeta Levanecha, czyli przykazanie opowiadać o wyjściu z Egiptu w Pesach. Ale Szewuot różni się, ponieważ jest świętem, które trwa jedynie jeden dzień. W tradycji ortodoksyjnej możecie zwrócić uwagę, że trwa 2 dni, i o tym też częściowo mówiliśmy, kiedy omawialiśmy kalendarz, że w diasporze było postanowiono świętować jednodzienne święto przez 2 dni, po to, żeby być pewnym, że to właśnie jest ten dzień. Ale tradycja judaizmu postępowego odmówiła się od tego podwajania, ponieważ mamy ustalony kalendarz, więc w Izraelu Szawuot świętuje się przez 1 dzień. I też w odróżnieniu od innych świąt nie ma w Tanachu, nie ma w Torze opowieści, która wyjaśnia nam znaczenie tego święta. Oraz nie mamy tradycji powiązanej z tym świętem. Mowa jest jedynie o ofierze, którą trzeba było złożyć w tym dniu, zaczynając od czasu zburzenia świątyni, nie ma żadnych przykazań powiązanych z tym świętem. Ponadto, na odmianę od innych świąt, Tora nie wskazuje nam konkretnego terminu do jego świętowania. Możemy się przełączyć i przypomnieć sobie, mówiliśmy o tym na wykładzie o liczeniu Omeru, podane mamy z Księgi Kapłańskiej wersety i z Księgi Powtórzonego Prawa, w których mówi nam się, że święto to zależy faktycznie od naszego liczenia. Że w czasach drugiej świątyni ustalenie tej daty Lemochorad HaShabbat, na drugi dzień od Szabatu, jak my tłumaczyliśmy sobie, że faryzeusze przyjęli ten na drugi dzień od Szabatu jako na drugi dzień święta i zaczynają liczyć w pierwszy dzień święta Pesach, ale w czasach drugiej świątyni właśnie to ustalenie tej daty według takich wierszów stało tematem sprzeczek pomiędzy faryzeuszami i saduceuszami, więc to jest jedyne święto wspomniane w Torze, któremu nie przypisano żadnej konkretnej daty. Pismo mówi, że obchodzimy je po odliczeniu 49 dni lub 7 tygodni. Ale kiedy konkretnie, nie mamy podane. Wiemy, że to jest miesiąc Siwan, ale teoretycznie możemy przyjąć, że może wypadać różne dni, może wypadać 5 Siwana, 6 Siwana, 7 Siwana. I jedynie nasze konkretne ustalenia z Talmudu wskazują nam, w jakim dniu miesiąca Siwan świętujemy święto. Więc Szawuot jest trochę, powiedzmy, biednym pierwotnie świętym, a jednak nabył dużo znaczeń w kolejnych pokoleniach. To właśnie jest osobliwością tradycji żydowskiej, że nie może żyć z pustką. Wszystkie przestrzenie kulturowe powinny być wypełnione. Więc 4 główne nazwy święta uczą nas o 4 znaczeniach, które otrzymało z czasem. Niektóre od początku, a niektóre retroaktywnie, powiedzmy.
przełączymy się dwa razy do nazw świąt. Tak, do nazw. Więc pierwszy, który tutaj posiadamy, Hakacir, święto żniw, jak i dwa inne święta pielgrzymie, tak samo i Szawuot ma dawną podstawę rolniczą. Był to czas symbolizujący początek żniw pszenicy. Druga nazwa jest to Chag HaBikurim, czyli święto pierwszych owoców, symbolizujący osobliwą więź pomiędzy narodem żydowskim a świątynią. Jednak pierwotnie przenoszenie pierwotnie do świątyni nie było powiązane ze świętem Szawuot, ale z czasem świadomości narodu połączyły się w jedno święto, ponieważ przenoszenia były w różnych dniach, ale z czasem wszystko to połączyło się do jednego święta. Możliwe też, że powodem tego było przykazanie ofiarowania w świątyni dwóch bochenków. O tym czytaliśmy też wcześniej w Księdze Kapłańskiej w 27 rozdziale, że trzeba przynosić dwa chleby wypieczonych z nowej pszenicy. A jednak po upadku państwa żydowskiego obchody święta utracili swój rolniczy charakter. I potrzeba było wzmocnić je duchowym aspektem święta. I tak przechodzimy do następnej nazwy. Chag Matan Torah, święto nadania Tory, które symbolizuje potrójny związek, który się nie przerwie pomiędzy Najwyższym, pomiędzy narodem Izraela i Torą. W tym związku pomiędzy Adonai, pomiędzy Najwyższym a Izraelem, Tora symbolizuje Ketubę, która świadczy o tym, że związek ten się nie przerwie. Czasem też Tora jest opisana jako niewiasta dla Izraela. W liturgii często święto to jest nazywane Zman Matan Toratein, czyli czas nadania naszej Tory. Więc pomimo, że na samym początku, pierwotnie, święto miało charakter typowo rolniczy, rabinie nadali mu duchowy wymiar. Przede wszystkim zwrócono uwagę na to, że dokładnie po 50 dniach od wyjścia z Egiptu Mojżesz otrzymał kamienne tablice z przekazaniami na Górze Synaj. Więc to symboliczne przejście całego narodu na inny poziom duchowy i z końcem to też symboliczne przejście nas jako rodziny, naszych praojców, z czasem jako szwatym, jako kolan Izraela, rodów Izraela, do stania się narodem. I oczywiście ostatnia nazwa, Szawuot, Chag Szawuot, święto tygodni. Święto, które symbolizuje nam koniec liczenia 50 dni od Mocej HaChag HaRishon Shel Pesach, czyli od końca 50 dni, jak ustaliliśmy w Talmudzie, od kończenia się pierwszego dnia święta Pesach i też koniec przygotowania narodu Izraela do otrzymania Tory. Więc Pesach i Szawuot dokładnie 7 tygodni i jest to święto Szawuot tygodni. Na przestrzeniach wieku każdy z tych czterech wątków święta nabrał nowe treści. Treść, która wzbogaciła go i nadała mu nowe warstwy. Tak więc Chag HaBikurim, o którym mówiliśmy, święto pierwszych owoców, otrzymało nowe znaczenie na przykład w ruchu sionistycznym. Możemy się przyłączyć i zobaczyć kilka zdjęć. Wraz z powrotem do ziemi Izraela
ten osobliwy związek pomiędzy narodem a ziemią znalazł swoje wyjście w ruchach sionistycznych, w kibucach. Kibucach, którzy w ogóle nie odnosili się do święta tego jako do święta nadania Tory, ponieważ głównym dla nich były ruchy socjalistyczne, które, jak wiemy, nie tak bardzo zajmowali się religią. Natomiast rolnicy i wśród nich ci, którzy mieszkali w kibucach, nadali temu świętu osobliwe znaczenie. Tradycyjne stały się uroczystości przenoszenia pierwszych plonów, właśnie Hag Bikurim, a Bikurim święto pierwszych plonów, więc tak były świętowane w kibucach i nadal kibuce istnieją nadal, są inne, ponieważ już są prywatyzowane, nie są tak socjalistyczne jakby pierwotnie, ale nadal to święto jest obchodzone bardzo ładnie z wejściem na przyrodę, bliżej do natury. Więc święto Shavuot, w nim nie znajdziemy aspektu osobistego przeżycia. I też nie znajdziemy aspektu uczuciowego, tak jak widzieliśmy w dwóch innych świętach pielgrzymich. Na przykład Sukkot zawsze kojarzy się z zapachami, z zapachem mirtu czy hadas, które znajdujemy w Arba Aminim, z zapachem etrogu, który nam trochę przypomina cytrynę, ale nie jest to cytryna. Więc smakiem święta Pesach, to jest smak macy, chrupiącej w ustach i smak charusetu, które zawsze jakoś po cichu próbuje się jeszcze przed syderem spróbować, ponieważ jest bardzo smaczny. Więc Shavuot nawet z tego punktu widzenia jest inny. Nie ma jasnego, przejrzystego, jakiegoś charakterystycznego przekazania. Nie ma też osobliwej ceremonii. Więc z czasem musimy wypełnić też tą przestrzeń. Święto Shavuot często nazywamy też świętem serników. Jak podczas obchodzenia każdego święta ważnym i ciekawym elementem są związane z nim zwyczaje kulinarne. Shavuot tradycyjnie spożywamy serniki, ale w ogóle to rzeczy, w których skład wchodzi mleko. A jednak warto zaznaczyć, że nie jest to obowiązek, jak w wypadku z macą. Są to też naliśniki, na słono, na słodko, serniki, pierogi z twarogiem, zapiekanki. Nie przykazanie, ale fajny, miły zwyczaj, miły i smaczny. We współczesnym Izraelu dodam też, że w okresie przed Shavuot obserwuje się wzrost ilości reklam firmy mleczarskich zachęcających klientów do kupowania nabiału. Ja już mam wszystko przygotowane. Dlaczego? Pytanie dlaczego? Jaki związek mają serniki do święta Shavuot? Przełączymy się i zobaczymy właśnie nazwę naszego wykładu. Zobaczymy cytat z Pieśni nad Pieśniami, rozdział 4, wiersz 11. Miód i mleko są po twoim języku. Opis ten znany jest w tradycji żydowskiej jako smak Tory. Porównuje się Torę do mleka, które daje życie dziecku oraz do miodu, które swoją słodkością, które jest słodkie i łatwe do trawienia. I są to dwa podstawowe pokarmy, które są też pocieszające. Więc taką może być dla nas Tora, postanowiono w naszej tradycji, że taką może być dla nas Tora, która może nam dawać życie, nasycać, ale też pocieszać.
Dodatkowo dodam też, mówiliśmy już o tym, że jutro zaczniemy studiowanie, więc wieczór święta w Erev Shavuot wielu Żydów z całego świata przez całą noc studiują. Jest to przyjęty zwyczaj lub przez całą noc lub częściowo. Skąd pochodzi ten zwyczaj? Ten zwyczaj pochodzi nam od kabalistów ze Cfat, którzy widzieli w święcie Matan Torah, w święcie nadania Tory, możliwość do tikun, do naprawienia. Co musieli naprawiać? Uważali, że jest to możliwość do naprawienia złamanych tablic przymierza i tego, że od Że to symboliczne przyjęcie Tory co roku musi być odnowione. Więc tak kabaliści stworzyli specjalny seder limud, jak seder Pesach brzmi, więc porządek nauczania się, porządek nauki, który nazywany jest tikun. I celem tego tikunu jest przygotowanie serca do otrzymania Tory, więc to, że jutro będziemy studiować jak w Polsce, tak i w Izraelu, na różne tematy cały czas przygotowujemy się do tego otrzymania Tory. Przełączymy się i zobaczymy ciekawostkę. Znowu to jest ta sama książka, którą trzymam w ręku. Książka pani profesor Dali Marks. Właśnie dzisiaj postanowiłam dodać też te dodatkowe informacje do dzisiejszego wykładu, ponieważ dzisiaj z rana pani Dalia Marks uczestniczyła w programie telewizyjnym, w którym opowiadała o tradycjach powiązanych z Shavuot, które nie są tak bardzo znane. Więc jedna z tradycji, którą opisuję w tej książce, to, że w około XII wieku wśród Żydów w Niemczech narodziła się tradycja przyprowadzania dzieci do szkoły po raz pierwszy właśnie podczas święta Szabułot, żeby to właśnie wtedy, jak Żydzi otrzymali Torę, tak samo i dzieci cieszyli się z Tory, ale to właśnie takich dzieci małych, które otrzymywali literki Pisma Żydowskiego namazane miodem. Możliwie kiedyś słyszeliście o tym i po prostu jako smaczny miód jedli ten miód. Więc mówimy tutaj po hebrajsku napisałam, tradycja ta nazywała się Hanichat Yeladim le Talmud Torah, czyli wprowadzenie dzieci do Talmud Torah, do nauki. Mówimy o Niemczech, wiek XII-XIII. Ale co ciekawego, odkryłam dla siebie, jeszcze jedna tradycja, o której możemy spotkać paralele w tradycji chrześcijańskiej możliwie. Tradycja, która nazywa się konfirmacja. I tutaj mówimy o judaizmie, o Żydach znowu w Niemczech, ale przenosimy się do wieku XVI, do wieku XVII. Tradycja konfirmacja, która w tłumaczeniu pani Dalii Marks otrzymała nową nazwę, tłumaczoną na język hebrajski i nazwała tą tradycję Chidush Habrit. O co tutaj chodziło? Pisze ona w swojej książce, że była to tradycja dla osób, którzy byli w wieku 16-17 lat, kiedy to trzeba było jeszcze raz potwierdzić swoją znajomość z Torą, ponieważ uważali, że ten pierwszy wiek, wiek bar mitzwy, jest dosyć młody, żeby zrozumieć do końca całą głębię Tory, więc właśnie jeszcze raz musieli przejść ceremonię opisaną dosyć szeroko, ale nieznaną i zapomnianą. Ceremonia ta też zaczęła być przeprowadzana w Ameryce Północnej, ale w dniu dzisiejszym mało kto o niej
zna. Więc to jedynie sobie jako przypomnienie, że coś takiego było w naszej tradycji ciekawego. Przełączymy się dalej i przełączymy się do Midraszu Bemidbar Rabba. W święto Matan Torah mówi się w tradycji żydowskiej, że wszyscy staliśmy koło góry Synaj i wszyscy my, też ci, którzy mieszkają dzisiaj, którzy siedzą dzisiaj w Zoomie tutaj przed ekranem i studiują Torę, studiują tradycję żydowską, otrzymaliśmy Torę. Midrasz jednak ten opowiada też, że dusze konwertytu też byli obecne przy tym otrzymaniu. W momencie, kiedy staliśmy narodem, więc pamięć o tym wydarzeniu jest cudownym czasem, aby świętować też wybór konwertytu, dołączyć do narodu Izraela i do Tory. Więc świętowanie żniw i ten midrasz przyczynia się też przypomnianiu nam Księgi Rut. Fabuła Księgi Rut zaczyna się w dniach żniw. Rut, jak wiadomo, jest idealną konwertytką, jest mądrą, miłującą, nie szuka korzyści. Jest to osobliwy dzień dla gerów, dla konwertytów, jak powiedziałam, którzy wybrali dołączyć do narodu żydowskiego. W tym czasie czytamy w święto Szawuot, czytamy Księgę Rut, księga, która opowiada nam historię kobiety z Moabu, która dobrowolnie przyjęła na siebie jarzmo Tory i stała się Żydówką z wyboru. Ale jeżeli spojrzymy, jeszcze raz przeczytamy sobie tą książkę, Księgę Rut, zaczyna się od miłości. Nie od przekonania teologicznego, nie świadomość religijna i nie przyciąganie się do przykazań przyprowadzili Rut z Moabu dołączyć do judaizmu. Była to miłość do narodu Izraela. I u tego narodu Izraela wobec Rut było konkretne oblicze. Była twarz jej teściowej Naomi. Więc miłość ta spowodowała, że zwraca się ku swojej teściowej, aby przekonać ją, że jest to jeden z najpiękniejszych wierszy w naszej tradycji. Przełączymy się, aby zobaczyć Księgę Rut. Jeszcze raz się przełączymy. Rozdział 1, wiersz 16-17. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Prawdopodobnie, jeżeli spojrzymy na historię, prawdopodobnie Księga Rut została napisana w odpowiedź na wygnania nieżydowskich kobiet i ich dzieci w czasach Ezdrasza, kiedy wróciliśmy z niewoli babilońskiej. Więc jako polemika do tych wygnań powstała nam Księga Rut. W literaturze rabinicznej, w literaturze izraelskiej znane są różne podejścia do konwertytów i do konwersji. Na przykład przypomnimy sobie znaną historię o Hillelu i Szamaju, którą znajdziemy w Talmudzie Babilońskim, w traktacie Szabat, o tym, jak jeden władca nieżydowski przyszedł do Szamaja, powiedział: naucz mnie Tory, jak stoją na jednej nodze, i ten powiedział, że co to jest takiego, nie można. Czyli myślę, że to jest po prostu hańba, że tak przychodzi sobie.
a healer powiedział co innego, więc to jest jedno podejście. Jest jeszcze kilka miejsc, które mówią nam o tym. Ale pytaniem, które postanowiłam dzisiaj otworzyć dla nas i przedłużymy w dyskusji, otrzymanie Tory. Czy było to z własnej woli, czy nie? Więc Matan Tora, darowanie Tory, opis mamy w Księdze Wyjścia, rozdział 19. Może krótko przeczytam kilka wersetów. Na przykład od wersetu 14, Księga Wyjścia, rozdział 19, jeżeli macie koło siebie. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty i rzekł do ludu, bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, tak że drżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiała, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem, a gdy Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wystąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć. Więc tam mamy właśnie ten opis, jak naród żydowski otrzymuje Torę. Ale chciałabym, żebyśmy przeszli do kilku midraszy, które też opisują nam nadanie Tory, czyli midrasze, oczywiście to jest tekst późniejszy, datowany później. I przed nami jest midrasz Michilta de Rabbi Shimon bar Yochai. Midrasz ten wyjaśnia wierszy, które znajdziemy w Torze. I właśnie ten midrasz wyjaśnia nam wiersz, który przeczytaliśmy. Wiersz 17. Michilta mówi nam, Bajaca Moshe d'ha'am likrat Elohim, Rabbi Yosei b'Rabbi Chaya Omer, czyli mamy ten wiersz, Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, naprzeciw Najwyższego. I mamy tutaj postać Rabbi Yosei, który mówi od imienia Rabbi, mówi nam, Adonai Sinajba, Pan przyszedł z Synaju. Czyli cytuję nam z początku jeden cytat, Księga Wyjścia, rozdział 19, wiersz 17, a później inny z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 33, wiersz 2, Misinajba, czyli Pan przyszedł z Synaj. I dalej mówi nam, że Pan przyszedł z Synaju, objawił nam się. A ja mówię, czyli nadal nam Josej mówi, z Synaju przyszedł, by powitać swoich synów z radością. I dalej mówi nam Mshelo Mashal, czyli mówi nam przypowieść, Lemaha Dovar Dome, do czego jest ta rzecz podobna? Lechatan się jacali kratkala. Nawet brzmi nam trochę znajomo od Kabbalat Shabbat, Lechado Dili kratkala. I tutaj mamy lechatan się jacali kratkala, czyli kala to jest niewiasta. Do czego nam jest to podobne? Do
ta cała sytuacja, że, że Mojżesz wyprowadza lud i Bóg idzie naprzeciw, Jacami Sinai, podobne nam to jest do Pana Młodego, który wyszedł powitać Pannę Młodą. I dalej czytamy Jaca Moshe et ha'am likrat chalav et yatzvu, okej, czyli dalej czytamy Mechubado shel yotze mize ata lomed ma kvodo shel hanichnas, czyli z tej części, z tej powagi wychodzącego, by powitać, uczymy się też o powadze, o szanowaniu do tego, kto wchodzi. I o tym powiedziano, że Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry i czekali. I komentuje się, że jest to też podobne. Oni czekali na Najwyższego i jest to podobne też do wierszu, które podają nam tutaj Rabbi Yosei w tym midraszu. Mówi, że to jest podobne do wierszu z Shir HaShirim, z Pieśni nad Pieśniami. Yonati Bechagei HaSela Beseter HaMadregot, czyli gołąbko moja w rozpalinach skałych w okryciu szczeli. Jeżeli przyjrzymy się temu midraszu, możemy powiedzieć, że Torę otrzymaliśmy dobrowolnie, że wyszliśmy do Najwyższego, by Go powitać, a On wyszedł do nas i wszystko to jest bardzo miło i przyjemnie. A jednak znajdziemy jeszcze jedno źródło, które opisuje nam ten moment nadania Tory. Przełączymy się i zobaczymy Traktat Avodah Zarah, Talmud Babiloński, i to właśnie pierwsza strona, która się nazywa Bet, tak się ona zaczyna. I tutaj widzimy też bardzo ciekawe midrasze, które przypominają nam o tradycjach mistycznych, o tym, jak była darowana ta Tora na górze Sinai. I Traktat Avodah Zarah zaczyna nam się od tego, że opisuje się mistycznie, jakie narody istniały na świecie i dlaczego właśnie Żydzi otrzymali Torę, a nie te inne narody. I opisuje nam się, że inne narody przychodzili do Najwyższego, by otrzymać Torę, i mówili, że są bardzo dobrymi narodami. Na przykład pisze, że Rzymianie przychodzili, Romaim, pisze nam Talmud Babiloński, ale Rzymianie, kiedy przychodzili, to Bóg się u nich zapytał, dlaczego mam wam dać tą Torę? I oni mówili, przecież zrobiliśmy dużo dobrych rzeczy, przecież zrobiliśmy dla Żydów dużo dobrych rzeczy też. Zapytał ich, jakie rzeczy to dobre zrobiliście dla Żydów? Opowiedzieli, no zrobiliśmy też merchacaot, czyli zrobiliśmy takie wanny wodne, zrobiliśmy, co tam jeszcze było? Zbudowaliśmy miasta, czyli wszystko, aby Żydzi mogli sobie studiować. A później Najwyższy mówił, no nie, przecież to wszystko zrobiliście dla siebie. Z kolei opisane jest, że nie padli do oku. Później przyszli Persy i tak samo byli pytani, dlaczego, i było im odmówione. Tak się zaczyna Traktat Avodah Zarah, ale później następują jeszcze kilka opowiadań o tym, jak były otrzymane, jak nie była otrzymana Tora przez inne narody, jak chcieli, czy nie chcieli. Ale z kolei na koniec tej strony spotykamy kogoś, kto ma na imię Rav Dimi Bar Chama. I właśnie Rav Dimi Bar Chama mówi,
że בהתייצבו בתחתית ההר, czyli że stali pod górą. Przynosi nam tutaj Rabdimi Barhama wiersz, cytat biblijny z tej samej Księgi Wyjścia, tego samego rozdziału 19 i mówi nam Melamed shekafaha kadosh baruch hu har kgigit al Israel. I mówi nam, że ten wiersz uczy nas temu, że HaKadosh Baruch Hu, że Najwyższy, postawił tą górę Synaj nad narodem Izraelem. Ve'amar lehem, im atem mekablin et ha-Tora, muta ve'im la, sham tehe kvuratchem. I powiedział im, jeżeli przyjmujecie Torę, no to fajnie. Nie przyjmujecie Torę, no to to będzie właśnie wasza mogiła. I tak Rabdimi Barhama opisuje nam otrzymanie Tory na górze Sinai. Różnie do tego stosują się naukowcy. Jest ktoś, jeden badacz, który ma na imię Heinemann i twierdzi, że to właśnie pod przymusem. To nie jest tak negatywnie, jak może nam się zdawać na pierwszy pogląd, że nie jest to przyczyną nie wykonywać przykazań Hasbe Halila. Rabini uważają, że często robimy rzeczy, których nie chcemy, a do których jesteśmy zobowiązani, ale z czasem właśnie dziękujemy za te rzeczy, do których byliśmy zmuszeni. Nikt nie chciał iść do szkoły na przykład, ale cieszymy się, że mamy wyższe wykształcenie. Więc może właśnie to było dobrze, że nie było innego wyboru. To zostawimy jeszcze do dyskusji naszej po wykładzie. Ale w odniesieniu do otrzymania Tory przeczytamy jeszcze jeden midrasz. Przeczytamy midrasz, który ma nazwę Rut Rabba. I mówi nam o dwóch, spotykamy tutaj dwóch rabinów, rabie El-Azar i rabie Yohanan. Wcześniej na poprzednich wykładach już kilka razy pojawiali się te imiona, więc rabie El-Azar i Yohanan, Chad Amar, Becitka, She'asitem et Olami. Czyli jeden z tych dwóch rabinów powiedział Cedaka, czyli ta dobra rzecz, tą dobrą rzecz zrobiliście, to otrzymanie Tory, zrobiliście dla całego świata. Czyli dla całego świata otrzymaliście Torę, a jeżeli by nie otrzymaliście, mówi nam, Ilo lo kibaltem et torati, jeżeli by nie otrzymaliście mojej Tory, hayti machzir oto, ja bym przywrócił jego świat, le tohu wavohu, czyli to jest ten termin, który spotykamy w Księdze Bereshit, w Księdze Rodzaju, mamasz na samym początku Księgi Rodzaju, kiedy czytamy Bereshit, bara Elohim et ha-shamayim ve'ed ha-aretz, na początku stworzył i bodajże wiersz czwarty czytamy o tym, że było pustka i chaos, było tohu wabohu, więc tutaj mówi nam Rabbi Elazar, że jeżeli byśmy nie otrzymali Torę, to by Najwyższy przywrócił ten świat do tohu wabohu, do tej pustki i chaosu. Ale mamy jeszcze drugie zdanie, Rabbi Yohanana. Więc Wechad Amar, Becitka, się asitem im acmchem, czyli to dobro, które zrobiliście dla samych siebie. Że kibaltemet torati, że otrzymaliście moją Torę, że ilulej ken haiti melake etchem. Min ha'amin. Uwaga,
że jeżeli byście nie otrzymali mojej Tory, to bym zniszczył was z ziemi. Tak mówi nam Rabbi Jochana. Więc w tym momencie chciałabym, żebyśmy zastanowiliśmy się nad tym, nad tymi midraszami i nad, nad fragmentem z Talmudu Babilońskiego, z Avodah Zarah. Czym jest ta Tora wobec nas? Czy ona jest zobowiązaniem? Czy jest tym, co przyjmujemy z radością? Czy jest to coś, czego świętujemy każdy rok? Ponownie, Matan Torah. Każdego roku świętujemy to, że otrzymaliśmy Torę. Czy wnosimy każdego razu to przeżycie, tak samo jak każdego roku w Pesach mówimy, że czujemy się, jakby to my wyszliśmy z Egiptu, czy czujemy się też z Matan Torah, jakby to my otrzymaliśmy tę Torę. Czy jeżeli jesteśmy konwertytami, czy odczuwamy, że nasze dusze też były tam na górze Sinaj przy otrzymaniu Tory, tak jak mówił nam jeden z midraszu, który przeczytaliśmy, czy też warto przypomnieć, może to być dobrym przypomnieniem do tego, jak musimy, jaki stosunek mamy mieć do konwertytów. Księga Rut nam przypomina o tym, a Rut, przypomnę, że od Rut otrzymaliśmy naszego największego króla, króla Dawida, który później porodził jeszcze Salomona, i są to dwóch królik, którzy są najbardziej znane w naszej tradycji, którym przypisujemy nasze najwybitniejsze poezje, takie jak Dawidowi przypisujemy księgę Tehillim, księgę psalmów, Salomonowi przypisujemy niemalże też księgę Miślej, przypowieści, księgę Koheleta i też Pieśń nad Pieśniami. W tradycji żydowskiej mówimy, że to właśnie Salomon napisał to wszystko, więc przypomina nam tutaj o stosunku też do konwertytów, ale też to odnowienie naszego związku z Najwyższym, odnowienie tego przyjęcia Tory możemy odśledzić też w tych ceremoniach, o których wspomnieliśmy, biegiem, które były przyjęte w Niemczech bądź na początku wieku XII-XIII, bądź na początku wieku XIX. Więc czym jest dla nas to przyjęcie Tory? Czym jest dla nas ten tikkun, o którym będziemy mówić jutro? Z tym chciałabym nie skończyć, a otworzyć naszą dyskusję.